Pograne? To teraz trzeba zadbać o drumlę i dziś właśnie o tym, jak wyczyścić drumlę z kawałków rdzy i jak ją zabezpieczyć, żeby nam drumla nie rdzewiała. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że o drumlę trzeba zadbać. Jest to instrument tak jak każdy inny, dlatego pierwsza sprawa i najważniejsza, odpowiednie przetrzymywanie i odpowiednie zabezpieczenie drumli przed tym, żeby nam właśnie nie korodowała. Jest to instrument wykonany z jakiegoś rodzaju metalu. Jedne mają większe, drugie mniejsze tendencje do tego, żeby się utleniać i żeby pojawiała się właśnie tak zwana rdza. Miejscem, gdzie ta rdza będzie Wam się pojawiała, będzie języczek, szczególnie w tym miejscu, gdzie właśnie on jest poddany na wilgoć. To samo będzie tutaj z rameczką, w miejscach, w których dotykamy zębami. W jaki sposób tą rdzę usunąć, w jaki sposób zadbać o to, żeby drumla była zawsze przygotowana do tego, żeby bezpiecznie, ale dodam też smacznie na niej pograć. Będzie nam potrzebne do tego kilka rzeczy. Przyda nam się tutaj teraz ręcznik i ogólnie dobrze mieć ze sobą zawsze ręcznik jakiś papierowy czy chusteczkę papierową, żeby drumlę oczyścić z wilgoci po każdorazowo po graniu. Jeżeli kończycie grać, to po prostu wytrzyjcie Waszą drumlę, wilgoć nie jest wskazana, wycieramy. Jest kilka sposobów na usunięcie rdzy. Dla mnie najskuteczniejszą metodą jest polerka w postaci gumki. Gumeczka, zwykła gumka, słuchajcie, taka do ołówka, taka tutaj dwustronna, która ma taką i twardą powierzchnię, i miękką. Ja raczej skorzystam z tej twardszej gumki. No, polerka, no zwykłe polerowanie, no słuchajcie, to nie ma tutaj większej filozofii. Chwilę trzeba się z tym pobawić. Ostrożnie oczywiście, żeby nie złamać języka. Ale to jest najprostszy sposób na to, żeby wyczyścić właśnie drumlę. No, ale polerowanie to jest jedna sprawa. A druga sprawa to będzie zabezpieczenie drumli przed tym, żeby nie rdzewiała nam na przyszłość. Ja tu jeszcze kilka drobnych zabiegów. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko, schodzi. I to naprawdę nie wymaga żadnego dużego wysiłku. 5 minutek i jesteśmy w stanie wyczyścić drumlę i przywrócić jej świetność i blask tradycyjny. Czyli zwykła gumka, która można kupić w sklepie papierniczym, to w zupełności wystarczy. No, drumla nie należy do bardzo higienicznych instrumentów. O tyle jest też ważne, żeby zadbać o tą higienę drumli też, tak? Żeby zadbać o to, żeby nie nabawić się jakiegoś zajada albo jakiegoś innego pypecia na języku. Dobra, to jest drumla oczyszczona. Tak wygląda oczyszczona drumla. Teraz przechodzimy do zabezpieczenia drumli przed tym, żeby nie korodowała nam przyszłość. Tak naprawdę do zabezpieczenia możecie użyć jakiegokolwiek oleju spożywczego, jaki macie pod ręką. Ja użyję oleju w postaci takiej. No, zapytacie, co to jest? Jakiś smalec? Wygląda jak smalec. No nie jest to smalec, jest to olej kokosowy, ponieważ w temperaturze pokojowej ma konsystencję stałą. Trochę właśnie jak nasz smalec taki tradycyjny. I dzięki temu, o, jak się trochę go podgrzeje, on już pod palcem zaczyna się rozpuszczać. O, jak widzicie, i on już tu jest taki, już można trochę tego nabrać. Dzięki temu, że to jest mały słoiczek, to mogę tam wsadzić palucha, nabrać trochę tego oleju i on już w temperaturze moich rąk zaczyna się rozpuszczać. Więc mogę natrzeć tym olejem kokosowym właśnie wszystkie te fragmenty drumli, które chcę zabezpieczyć przed korozją. Czyli w zasadzie całą drumlę mogę natrzeć. No, olejowanie drumli. Dlaczego olej kokosowy? No właśnie ze względu na to. Ze względu na to, że jest olej przede wszystkim jadalny, czyli będę mógł bezpiecznie go sobie tutaj używać. Jeżeli ktoś by miał uczulenie na kokos, no to możecie zastosować równie dobrze każdy jeden inny olej. Olej, nie wiem, jaki tam macie w lodówce. No, smarowana drumla. Mogę ją trochę przetrzeć, żeby nie była za tłusta, żeby dobrze się ją trzymało, więc on też zabezpiecza mi tą drumlę przed tym. Ten cały czas tutaj warstwa ta się znajduje. Dzięki temu Wasza drumla nie będzie
rdzewieć, nie będą się pojawiały te naloty rdzawe na drumli. I w ten oto sposób zabezpieczycie Waszą drumlę przed tym, żeby nie korodowała i żeby jak najdłużej Wam służyła i żeby zawsze była gotowa do grania. Pamiętajcie, że po każdym jednorazowym tak naprawdę graniu na drumli powinniście ją wysuszyć i właśnie w ten sposób zabezpieczyć. A jeżeli jesteście ciekawi, jak stworzyć własną drumlę, która nigdy nie zardzewieje z kawałka bambusa, to pod tym filmikiem zostawcie 100 łapek w górę. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, zrobię specjalny filmik o tym, jak zbudować samemu z kawałka właśnie drewienka bambusowego drumle, na który można zagrać. Jak chcecie to zobaczyć, koniecznie zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i najlepiej jeszcze polećcie ten filmik innym. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Śpiewający Kijaszek. Cześć!